Dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj jest Palionowo, dzisiaj z nami jest Dave. Dzień dobry. Nasza żabeczka i Szczypson pokazuje pupę. Bardzo, bardzo niekulturalny, no. I on ma ziemniaki niby. Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku. Dziękuję, że są takie wyniki w ogóle pod tymi filmami, że wam się seria spodobała. Ale teraz moi drodzy, to dopiero jest początek. Nie wiecie co się będzie tutaj działo. Tu będą takie dymy, że naprawdę ta seria będzie rosła jak te nasze ziemniaki piękne za mną. Moi drodzy, zostawcie łapeczkę w górę, a przede wszystkim subskrypcję, bo dużo osób ogląda, ale nie subskrybuje, chociaż dużo zasubskrybowało, ale jednak jeszcze dużo procent osób ogląda, nie subskrybuje, dlatego wbijamy 100 tysięcy widzów i zasubskrybujcie oraz podajcie do Dejwika na kanał. Moi drodzy, zaczynamy oczywiście z odcinkiem, pokażę wam wszystko, co się stało, bo strasznie gramy dużo na tym serwerze, strasznie dużo, ale mega mi się dobrze gra tutaj na tym serwerze i będziemy bardzo dużo również budować, ale to wszystko wam opowiem. Dzisiaj Dave ma też dla mnie jakąś informację, ponoć ściśle, znaczy tajną, nie wiem, ale jakoś mega ciekawą i bardzo ważną przede wszystkim w związku właśnie z naszym światem, ale zaraz sobie o tym porozmawiamy. Najpierw może oprowadzę was po wszystkim nowym, co się powstało, a potem dowiemy się, moi drodzy, tej bardzo tajnej, pięknej, mam nadzieję, informacji, bo mam nadzieję, że to nie jest zła informacja, ale dobrze. No nie jest piękna. Nie? Kurde. Jest piękna. Ale ja nie, się... to najpierw zaczniemy. Chodzę, nie podobno. Ja się boję. Jaki masz miecz w ogóle? To jest, moi drodzy, jakieś nowe miecze są. Ale ogólnie technika, jak będziecie oglądać dokładnie filmiki, to on bardzo prosto się tworzy, także bardzo fajnie. Po prostu teraz diamenty nie są najważniejsze, tylko takie gemy jakby, takie inne rudy po prostu. I to się tworzy takie mieczyki. Potężniak. No nie chcecie, czekaj, ja bym to przetestował. Są takie zwierzęta? Dobra, ja to robię, to jest owca, on z respi nową. Urodzimy. Mój drodzy, to ma ile damage'a? 21 atak damage'a, a to ma 7. Nie, prawie nie zabiłem. Nie, ja stąd idę, dobrze, nie, przepraszam widzowie, to nie, ja je z respię. O nie, on tu był. On tu jest! Patrz. Uciekaj! Uciekamy, dobra. Moi drodzy, to, nie, oni widzieli, nie, chyba nie widzieliście tej farmy. Widzieliście ją? Nie widzieliście? A nie, widzieli, tą farmę widzieliście, moi drodzy. Tutaj się przeprowadziliśmy już, tutaj nie mieszkamy i idziemy w kierunku naszego miasta. Także mamy dżeliki do tego i lecimy do miasta. O, jak widzicie, od razu się pokazują już domki jakieś. Tu jest taki w ogóle strasznie duży dom, bo to jest, moi drodzy, dom Szczypsona, który właśnie przed chwilą nawet wybudował. I jest on strasznie wielki i... podoba mi się, jest, ma charakter. Te liście dodają też takiego, kurczę, zarośla, nie wiem jak to powiedzieć, ale klimaciku dodaje. Podoba mi się, no. Nie ma co, ale i tak będzie niszczona. Dokładnie, będą pranki. Także sprawdzimy, co on tutaj ma. Aha, wyjście na plażę ma. Bardzo ładnie, zaraz zobaczymy. Czy to jest domek Szczypsona? On dopiero go zbudował, więc tutaj dużo nie zobaczymy, ale wizualnie jest naprawdę fajnie, bo ogólnie, moi drodzy, to miasto ma wyglądać właśnie jako to jakie starożytne, coś w tym stylu. Mam nadzieję, bo w ogóle się podzieliliśmy, o, on coś pisze. Żabka jesteś? Żabka? Gdzie? Żabka? On coś... On napisał JD, czyli... jem dynię! Jem dynię! Dlaczego ale on jedynie? Gdzie on ma dynię? On jedynie, dlaczego jesz dynię? On jedynie! Jesz dynię? Dobra, jak sobie zobaczę film, to nie wiem, ja się go zapytam na prywacie, czemu jedynie. Okej! Okay. Mamy tutaj domek Neona. Wygląda jak mówi sam kurczak, który znosi jaja. Że tu ma nóżki, tu ma jakby takie, no nie wiem jak to nazwać. Ale no też ma swój sposób. Tylko mało miejsca tu jest, a to są donatorzy. Strasznie mało miejsca ma. Mało miejsca, znaczy u nas też, ale my się zrobiliśmy już tajne te, znaczy tajne, no po prostu podziemie i tak dalej. Moi drodzy, to jest nasz domek, ale to już chyba też nie wiem czy widzieliście. Prawdopodobnie, a nie, nie widzieliście go. Teraz dopiero widzicie, nie. Bo on chyba był w połowie. Tak, on był przepołowiony, nie widzieliście. Tak jest, tak wygląda, moi drodzy, nasz domek z Dave'em, bo mieszkamy razem i współgramy razem, oni też są razem i jest wojna, moi drodzy, między nami. W sensie, no, rywalizujemy lekko po prostu. Tu jest nasz domek i zaraz wam pokażę nasze itemy, tu nic nie ma. Znaczy, na to nie patrzcie, tu są zwykłe jakieś itemki takie, wszystko mamy już na dole, ciekawe, to najważniejsze. Na dół, o, tutaj mamy, okej, okay. No, zaraz mam 30 level. Nie wchodź. A, tak, dobra. Moi drodzy,
patrzcie na to. Ogólnie mam zbrojkę już taką strasznie dobrą, bo to jest prawie na koniec gry. Ale tak jak mówię, grali. To nie. Moim zdaniem prosto w ogóle jest w Minecrafcie stworzyć już takie rzeczy. I szybko do tego doszliśmy. Grali, no nie, mamy na pewno już jakieś 15 godzin na tym serwerze lekko, a to w 2 dni, także gramy, no. Bo nie mamy co robić tak naprawdę przez tą kwarantannę, no chyba logiczne. Tu mamy też jeszcze jakieś itemki, te budki to są też moje, ale mam gludziki, bo to nie dostaje damage'a od upadku. Okej. Okay. Tu nic takiego więcej nie ma, jeszcze jakieś kilowki, ale to jest skrzynka marzeń, moi drodzy. Tutaj się dzieje. Tu jest mój kill off i jest taki sam tutaj, są dwa te same akurat. Złoto to jest waluta, czyli mamy tyle pieniążków tak jakby, no diamenty to wiadomo. I to są te gemiki, to są moi drodzy te rzeczy nowe, z których tworzymy te nowe rzeczy. Jeszcze jeden i ja sobie robię najlepszy miecz praktycznie z gry, z tych pomarańczowych. Ale to sobie dowiecie się w następnym filmie. No tutaj mamy takie itemki, o właśnie, David pokaż nasze ziemniaki. Bo nasze ziemniaki... A proszę bardzo, nasza uprawa kwitnie, no, tutaj mamy wzrasta z dnia na dzień. Ziemniaków są takie smaczne. No naprawdę dużo tego już jest. A tutaj nic takiego więcej nie ma na razie. Mamy dużo, tu mamy enchancik. I oczywiście zejście do kopalni, która jest tak rozkopana, że na razie wam nie będę schodził, jak będzie odcinek z kopalni, to wtedy lecimy dalej. Chodź za mną, David, bo chcę sprawdzić, czy nasi, bo nie wiem, czy wiesz, ale są włamywacze, ale raczej wiesz o tym. I oni mieli zbudować, kazałem mi dom zbudować, bo w ogóle mieszkałem daleko tam, za tą górką. Czyli po prostu zapalionowem. Sprawdźmy, mam nadzieję, że coś zbudowali. Coś się tam świeci, ale jeszcze nie patrzę. Chcę wskoczyć do góry. Jest dom, tak jest, czyli obiecali i zrobili. Także ekstra. Jak wejdziemy już... Jeden włamywacz, o. O, lokar, to jest tak, dobra, pamiętam ich. Okej, okay. To jakieś, co to jest? Maliny? Jakieś maliny? Nie wiem, co to jest, lol. Dobra, nieważne, lokar tu, a on se stoi po prostu. A nie, patrzy, witamy. No, na razie nie mówi niestety, jest bezmówny. Ale, moi drodzy, z nimi porozmawiamy w następnym, jutrzejszym odcinku. Oglądajcie odcinki każde do końca, moi drodzy, bo wszystko to jest, będzie powiązane, naprawdę. Wszystko to będzie powiązane. Tu mają jakąś ogromną farmę trzcinę, ale sprawdźmy, co oni mają w domku. Znaczy, domek mają prosty, ale mówiłem im, żeby nie budowali właśnie, więc i tak się zdziwiłem, że jest taki duży. No, dzień dobry. Tutaj ma jakieś króliki. Co to jest? O nie, on ich nie chce, żebyśmy dotykali, dobrze. Okej, okay, nie dotykamy, okej. Okay. Tutaj ma... O kurde, to jest zejście do kopalni. O nie, włamy... O, nie możemy wchodzić. O nie, wyrzucił nas z domu. O nie, to jest na minus do nich, tak. Ile tu jest rzeczy, to są jakieś orki, ja stąd idę. I nabroili sobie, bo gdyby mnie wpuścili, to by mieli tutaj bardziej... Jakąś punktację, no właśnie, ale mieliby punktację, żebyśmy ich zaprosili do Palionowa, a teraz, no nie wiem, kaplicka. Okej, okay, co w ogóle mamy w planach? Dave, powiedz, co mamy w planach. My w planach, wiesz co, ja ci miałem przekazać mega smutną wiadomość, w sensie... A właśnie, ta informacja, już zapomniałem, to chodźmy teraz, dobra. Dobra, tutaj do góry, do dobra. Do jakiegoś skrytego miejsca, bo to jest tu. Naprawdę... To jest chodź naprawdę... tu, tutaj, nie są, no, przez szkło nie gada. Okej, okay, mów, kolego. Ja się boję. Mhm. Kolego, ja tutaj ściągnę czapkę aż. Kolego, ja jest też. Zła informacja. Jest bardzo zła, ale jesteś gotowy na takie zło? To jest zło wcielone, ale... najpotężniejsze zło, szatan, okay, przy tym to jest się, nic. Na razie się uśmiecham, ale się boję, co to jest, okej, okay, mów. Dobra. Mam nadzieję, że tu nie ma podsłuchu, nie? Nie ma, dobra. Mhm. Słuchaj. To jest prawdopodobnie świat od Herobrine'a. Co? To jest, tak, my na starym Palionowie, jak ciebie już tam przez chwilę nie było, był portal. My do tego portalu wszedliśmy i tutaj nas wyrzuciło w trzech innych miejscach. Mnie, Szczypsona... Ja pierdziele, ale to... To dlatego są jakieś orki i jakieś dziwne rzeczy i nowe te? Tak. Ja nie mogę, widzowie. To jest prawdopodobnie pierwsza ewolucja świata Herobrine'a i nie wiadomo w ogóle, o co chodzi. To jest naprawdę, no musimy znaleźć sposób na pokonanie Herobrine'a. Być może jeden z tych nowych itemów jest w stanie zabić Herobrine'a, ale nie wiemy jak. O Boże, będziemy musieli to zrobić. Także widzowie, jak widzicie, macie odpowiedź na wasze pytania frustrujące, które pytaliście. Czy to jest, nie wiem, na modach, czy co to jest w ogóle za serwer, czy też chcecie Palionowo stare, ale to jest te Palionowo, ale wyrzuciło nas ze świata i świat Herobrine'a, tak jak się dowiaduje. Tak, moi drodzy. Ja pierdzielę, to... O Boże, ta informacja... Myślałem w ogóle, że ty to wiesz, ale... Ja... Widzowie, to jest informacja na skalę roku. Ja pierdzielę.
Jest... Ja teraz nie wiem, co mam zrobić. O, ale macie odpowiedź, mamy odpowiedź na to wszystko, co tu się dzieje na tym świecie, bo to jest dziwny świat. To jest dziwny. Dotknasz tego orka, chodź, albo ty dotknij, bo ja chcę sprawdzić, jak ty bijesz tym mieczem, dawaj. Skaczemy do orka, pokaż jak ty go bijesz, dawaj. Idę. Dotknij go. Jezu, tu są jakieś duchy! Nie, to jest creepy świat, to jest creepy świat. O Boże, dwa hity, ten miecz to jest jakaś potęga. Ja nie chcę, żebyś mnie nim dotknął, naprawdę. Ten miecz... Dotknę, spokojnie, dotknę kogoś innego, zaraz dotknę! Ten miecz jest straszny. Ten miecz jest straszny. Ja właśnie nie wiem teraz, czy oni czegoś nie ukrywają, ci wszyscy. Bo ogólnie, moi drodzy, tak, podzieliliśmy się na dwójki i Szczypson z Neonem, ja z Dave'em i jest Lokar właśnie na dwóch wałamywaczy. I każdy się podzieli to jakby na dwójki teraz. O, nie wiem, co to za blok jest zbugowany, patrzcie, nie wiem, co to jest. Wszyscy się podzielili na dwójki i każdy ze sobą rywalizuje. Jest to dosyć dziwne, ale no nie możemy być gorsi, tak? Nie możemy być gorsi, ja się nie dam... w takie, kurde, bambuko wprowadzać, ani nic. Moi drodzy, jeżeli chcecie oczywiście jakieś odcinki właśnie z kopalni, to piszcie oczywiście w komentarzach. Ja bym poszedł do Lokara, nie wiem, czy on jest, ja bym poszedł i spróbował, ja jestem ciekaw, co tam jest. Ja idę tam jeszcze raz. Oni coś ukrywają, o, ale nie kurde! Jestem tu przed... Oj, fajnie. O Jezus. Oj, fajnie. Czasem też tak. Dobra, ale moi drodzy, właśnie... O Jezus, co tu się dzieje? Bo w tym miejscu w ogóle, moi drodzy, będzie powstawać ratusz. Największy budynek w Palionowie tu będzie powstawać. W tym miejscu gdzieś właśnie. Ale tu będzie ciężko to zbudować. Ty już tam jesteś? Jesteś tam. On tam jest, czy nie? Dobra, skaczemy, dawaj. Jest w domku. Daj na misję. Musisz uważać, ale uważaj. Ale od razu tam wbijamy, mnie to nie interesuje. To oni wtargnęli nasz teren, a nie... Tak, w domku, od razu wbijamy do niego. I idziemy tam w te. Bo te króliki to wiadomo, że tamten, nie będę ich dotykał, ale dobra, chcę sprawdzić, czy oni coś tam nie kryją w tych kopalniach tak zwanych jakby. Czekaj. Dawaj, wbijamy tam od razu, czekaj, musimy, bo... Dawaj. Dawaj szybko! Dave! Dawaj, na dół, on mnie bije! Dawaj, Dave! Jestem na dole! Dave, uciekaj! Krysie, Dave. Krysie. Jesteś? Idę. Chodź tu, ja już na shifcie. Dawaj. Czyli oni tu mają kopalnię. Co on tak ukrywa? Nie, tu musi być coś tajnego. Chodź, na shifcie, dawaj na shifcie. Dobra. Ja będziemy stoczyć walkę. Ja pierdzielę, on tu jest? Nie ma go. Będziemy trzeba stoczyć walkę. Nie ma go, ja nie mogę. Dobra, idźmy dalej. Jest źle. Ale ja nie wiem, czy on nie zszedł za nami. Ale on będzie znerwowany. Jutro na odcinku to on chyba... O pieprzy mnie strasznie. Gdzie on jest? Nie ma go. Nie wiem. Nie ma go, czekaj. Nie ma, pusto. Nie patrzy. Dobra, szukamy. Czemu on nas nie chciał tu wpuścić? Oni my tu mają tunele, ale oni tu ładnie sobie zaplanowali. My to tak zrąbaliśmy, stary. Ale dobra, my to... trudno tam. Ale my to tak zrąbaliśmy. Nie wiem. Fajnie. Tu musi być coś tajnego. Patrz, tutaj jest jakieś wejście. Patrz. Chodź. O kurde, nie wejdę tutaj. Dobra. Chodź. Idę. Dawaj. Idę. Tu musi być, ja nie wiem. On nas tu nie chciał wpuścić, mi tu śmierdzi coś. Tam żadnych tuneli. No nic nie mają tutaj. Albo tu jest coś ukrytego tajnym przyciskiem, jakąś tajną bazą. Też mi się tak wydaje, wiesz? Nie wiem, albo nie mam pojęcia, dobra. Ale się dowiemy się. Okej, wychodzimy stąd, dobra. Nic tu nie ma, nie wiem, czemu nas nie chciał wpuścić, to jest trochę podejrzane. Wyjdźmy stąd i zobaczymy, czy nie ten. Okej, ja... Czy z Jelusiem się da? Nie no, do końca na pewno nie dasz rady. No tak, ale to jest spoko. Okej, ja też. Lecimy i wychodzimy z spiralką. A! Ała, to zabolało. Okej. Jesteśmy? O nie, tutaj coś jest! Czekaj. Ale tu mają dziwne rzeczy, kurde. Jakoś mi to... Patrz, też mają jakieś zejścia nowe. Co to jest? To wygląda podejrzanie. No, o nie, tutaj jest koniec. I sprawdźmy jeszcze tamten tunel. Mogę... O nie, tu jest jego nick! Patrz, tu jest jego nick. Widzisz? Szybko. Dobra, sprawdzam, co on tu ma. Sprawdzam, co on tu ma. Dawaj. Nie, tu są jakieś sekrety. O! Kopalnie mają! A nie, to jest zwykła kopalnia, no nie wiem, dobra. Oni nas...
Dobra, wyjdźmy, wychodzimy, nie wiem. Trzeba się zastanowić, Paweł, trzeba siąść z ołówkiem i kartką i zacząć pisać z ołówkiem i kartką. Okej, ja wychodzę stąd. Wychodzę. Dobra, ja tak samo. Przepraszam, że naruszyłem twoją prywatność. On tu już jest? Ale nie wiem, to jest dziwne dosyć. Bo... Nie chciał nas, gdzie on jest? Okej, my już idziemy. My już idziemy. Na pewno zrozumiał. Dobra, wracamy do naszego domku. Nie wiem, kryją, oni przy na pewno ktoś coś kryje jeszcze. Będziemy rozwiązywać razem te zagadki, bo jesteśmy razem. Okej, nie wiem, moi drodzy. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapeczki do góry. No i jutro odcinek. W ogóle jutro będzie odcinek, znaczy ten odcinek w sumie to już nawet nie mówią. Chyba odcinki będą teraz albo o 18. Coś, zobaczcie, jak o tej godzinie, o której dzisiaj wrzucę odcinek, tak będzie teraz ciągle, bo jakoś muszę nową ustalić. Okej, trzymajcie się, subskrybujcie kanał i siemano!